report esquivava 380 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę z Kijowa. Witają się. Dmytro Antoniuk. I Paweł Bobołowicz. To oznacza, że udało mi się dotrzeć do Kijowa, do naszego kijowskiego studia i jesteśmy razem z Dmytrem za mikrofonem. To pierwsza taka chwila od dłuższego czasu na Ukrainie, bo ostatnio widzieliśmy się w Polsce. Nie udało nam się zobaczyć przed wyjazdem konwoju humanitarnego, ale o tym wszystkim za chwilę opowiemy. Ale najpierw łączymy się z Rwowem, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Artur. Arturze? Dzień dobry Pawle, dzień dobry Dmytrze. Kłaniam się nisko z Lwowa. Dziękuję Ci, Arturze, za wzięcie na siebie i na, na swoją głowę, na swoje barki prowadzenie raportu przez ten tydzień, gdy ja wyjeździłem po Ukrainie i po tych najdalszych wschodnich częściach Ukrainy. I żeby tradycji stało się zadość, to oddaję Ci głos, przedstaw te najnowsze informacje, co się wydarzyło w ciągu ostatniej doby na Ukrainie. Tradycyjnie najnowsze informacje zebrała Daria Hordijko, niezawodna Daria Hordijko. I właśnie przechodzimy do tych informacji: Polska w najbliższych dniach przekaże na Ukrainę cztery gotowe do walki radzieckie myśliwce MiG-29 i zapowiada kontynuację dostaw tego typu samolotów w przyszłości. Poinformował o tym prezydent Andrzej Duda. Będą to MIGi po Narodowej Armii Ludowej NRD, które Polska otrzymała od Niemiec na początku lat 90. To pierwsze oficjalnie potwierdzone dostawy z tych samolotów wojskowych na Ukrainę, które od początku rosyjskiej pełnokolowej inwazji. Zabiega o taki sprzęt. Jednocześnie Rada Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych poinformowała, że decyzja Polski o przekazaniu siłom zbrojnym Ukrainy samolotów MiG-29 nie wpłynie na gotowość USA do zaopatrzenia Ukrainy w myśliwce F-16. Ukraina otrzymała już od Francji pojazdy opancerzone AMX-10RC, które często potocznie nazywa się czołgami na kołach. Część z nich już została wysłana na linię frontu, powiedział francuski minister obrony Sebastian Lucryniu. Nie podał ilości dostarczonych pojazdów na Ukrainę. Belgia zamierza przekazać siłom zbrojnym Ukrainy 240 wojskowych ciężarówek, donoszą o tym media, powołując się na Ministerstwo Obrony tego kraju. Pierwsza partia pojedzie na Ukrainę już w przyszłym tygodniu. Amerykańscy dziennikarze donoszą, że zdaniem władz Federacji Rosyjskiej prawdopodobnie udało się zebrać części wraku bezzałogowego statku powietrznego MQ-9 Reaper, który rozbił się na Morzu Czarnym. Waszyngton powiedział, że z drona zostały usunięte wszystkie cenne informacje mające wartość wywiadowczą. I to właśnie jest skrót najnowszych informacji przygotowanych przez Darię Gordijko. Pawle? Bardzo serdecznie, Arturze, Ci dziękuję. Podobno powiedziałem, że to 380 dzień lub gdzieś jakiś błąd na łączach wyciął siódemkę z tego, co powiedziałem. 387 dzień rosyjskiej inwazji, być może szczegóła, być może ważne uzupełnienie, bo to pokazuje, jak długo inwazja trwa, ale też pamiętajmy, że cała wojna trwa 9, 9 lat. Tak jak Państwu zapowiedziałem, powiedziałem, chciałbym jeszcze powrócić do kwestii konwoju humanitarnego, bo wczoraj ja wróciłem po właściwie rozstaniu się z tą główną częścią konwoju humanitarnego, który został zorganizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej i wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzatę Gosiewską. Gdy ja zostałem w Zaporożu, konwój dalej pojechał w kierunku już zachodniej Ukrainy. Pomoc dotarła między innymi do sióstr kapucynek, też do księdza Tomasza Czopora, którego bardzo dobrze z Dmytrem znamy. A znamy skąd Dmytrze? Z naszej wyprawy w 2020 roku ksiądz Tomasz jest proboszczem parafii w Korcu. I wtedy opowiadaliśmy o wydarzeniach z, już teraz pod, sprzed ponad 100 lat, z 1920 roku. Wtedy w korcu oglądaliśmy i upamiętnialiśmy miejsca pamięci związane z 1920 rokiem i z walkami polskich i ukraińskich żołnierzy przeciw Sowietom. Gdzieś w głowie wtedy mieliśmy, że to niebezpieczeństwo cały czas wisi. Teraz dotarła tam pomoc, pomoc charytatywna z Polski. Przeczytam Państwu wpis, które zamieściły siostry kapucynki. Dziś na nasze podwórko dojechał ogromny samochód z napisem Poland, Poland First to help. Trochę, zajęło, trochę czasu zajęło nam wypakowywanie darów przywiezionych przez naszych gości, ale się udało. A potem, a potem razem spotkaliśmy się przy wspólnym stole, jedząc wyśmienity barszcz ukraiński. Serdeczne podziękowania za pomoc kierujemy na ręce pani wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewskiego oraz prezesa Fundacji Solidarności Międzynarodowej, pana Rafała Dzięciołowskiego. I ja się, proszę państwa, przyłączam do tych podziękowań, bo te ten konwój, który przez kilka dni jechał przez Ukrainę i w różnych miejscach zostawiał dary, to bardzo ważna inicjatywa, bardzo ważny moment też po prostu w relacjach polsko-ukraińskich. Oczywiście tej, tej pomocy jest mnóstwo, wiele. Opowiadaliśmy Państwu o tym, jak po drodze spotykaliśmy Polaków. Też Kalinę Markiewicz, która tę pomoc dostarcza, ale to przecież są tysiące osób i setki różnego rodzaju instytucji. Wczoraj kolejne takie spotkanie miałem na stacji benzynowej. Tu na pewno no zaraz ucieszy się Dmytro, który siedzi obok mnie, ale jeszcze tej historii nie słyszał, bo wczoraj spotkałem żołnierza brygady, która nosi imię Marka Bezruczki. Generała Marka Bezruczki w czasach, w, w, w podczas wojny w 1920 roku, pułkownika Marka Bezruczki. Teraz jest jedna z brygad z tym imieniem, z Szewronem, który też w jakiś sposób do tego czasu nawiązuje. I żołnierz, który stał na stacji, miał biało-czerwoną flagę, więc po Zapytałem się w języku polskim. Pomyślałem, być może, że trafiłem na jednego z polskich ochotników, ale okazało się, że jest to żołnierz ukraiński, świetnie mówiący w języku polskim. A później już nastąpiła wymiana całej listy nazwisk, instytucji, które znamy, z którymi współpracujemy i które w brygadzie pomagają. Między innymi pojawiło się państwo też bardzo dobrze znane nazwisko dyrektora Roberta Czyżowskiego Instytutu Polskiego, który jest zaangażowany w upamiętanie niesymboliczne tej brygady. Ja w, jestem ucieszony oczywiście i apeluję do ludzi w Zamościu, żeby Marko Bezruśko nareszcie został tam uhonorowany i upamiętniony. Marko Bezruczko obrońca Zamościa z 1920 roku. No, oczywiście, Dmytrze, do tego apelu się dołączam, powinien mieć swoje upamiętnienie, powinien być pomnik w, w zamościu. To jest bardzo dobry moment, żeby o tym przypomnieć, jeżeli zapomnieliśmy z jakichś powodów o tym w, 1900, w 2020 roku, kiedy była okrągła rocznica tej, tej bitwy. Teraz w kontekście tych najnowszych wydarzeń, to oczywiście byłaby bardzo ważna sprawa, ale też pojawiła się instytucja, której dzisiaj nie wymieniłem, bo też ten żołnierz, z którym rozmawiamy. Rozmawiałem żołnierz o, o pseudonimie Taras, tak tylko mogę o nim po, powiedzieć. Dziękował Urządowej Agencji Rezerw Strategicznych, mówił mi z kolei, że z, z przedstawicielami, pracownikami Agencji. Spotkał się w dzień wcześniej w Konstantyniwce, w której ja z kolei byłem trzy dni wcześniej, i też przecież byli tam pracownicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To są te osoby, o których już kilkukrotnie mówiłem. Cisi bohaterowie, cicha armia pomocy, która stale po prostu dostarcza niesamowitą ilość tego, czego Ukraina potrzebuje z Polski, pokonując tysiące kilometrów w warunkach naprawdę bardzo ciężkich i bardzo niebezpiecznych. Jak niebezpiecznych, to Chcę się z Państwem podzielić taką historią, historią niefrontową, historią, która wydarzyła się wczoraj. Gdy już rozstaliśmy się i chcę to podkreślić, że w tym czasie już od doby właściwie nie towarzyszyłem pani wicemarszałek Gosiewskiej, nie było tej części oficjalnej delegacji. Wracałem z częścią, z grupą żołnierzy sił specjalnych operacji, wracałem do, do Kijowa i na takim odcinku za Dnieprem w kierunku Połtawy, czyli w miejscu, które no jest daleko od frontu. No, oczywiście na Ukrainie nie ma miejsca, które całkowicie jest jakby poza tymi działaniami wojennymi, bo rakiety spadają wszędzie, ale tam nie ma działań jakichś wojennych, które nagle mogłyby spodobać niebezpieczną sytuację. Po prostu jedyne, a może to za słabe słowo, ale to co może się wydarzyć to są niebezpieczeństwa drogowe. Jechaliśmy, jechały dwa samochody, ja byłem w pierwszym samochodzie i nagle na naszych oczach rozegrała się straszna scena. Dwa samochody na siebie wpadły, zaczęły lecieć części tych samochodów w powietrze i te samochody już Wtedy właściwie wraki samochodów pędziły w naszą stronę. Perfekcyjne po prostu prowadzenie samochodów przez żołnierzy Sił Specjalnych Operacji spowodowało, że w ostatniej chwili uniknęliśmy zderzenia z tymi lecącymi wrakami, zjeżdżając na pobocze. Drugi samochód Sił Specjalnych Operacji to potężne, ciężkie maszyny, też wiozące dużo ładunku. Kolejny samochód musiał jeszcze bardziej odbić w bok, zjeżdżając na pobocze i zawisając nad, nad taką skarpą. To był bardzo ciężki wypadek w tym zderzeniu dwóch samochodów. Samochodów, pięć osób zostało rannych, było tam dziecko, ale całe szczęście akurat dziecku nic się nie stało, ale dwie osoby były w stanie ciężkim. Żołnierze, którzy którym towarzyszyłem w tym powrocie do, do Kijowa, od razu podjęli się akcji ratunkowej i widziałem ich w innym momencie, w innym momencie życia, nie w czasie walki, ale w czasie po prostu pomocy cywilom. To było też oczywiście sytuacja tragiczna, ale też budujące, bo bardzo szybko udzielili pomocy najbardziej poszkodowanym, dokonali, zrobili opatrunki, ale też w perfekcyjny sposób w ciągu chwili zorganizowali ruch pozostałych samochodów i też widziałem tą solidarność społeczeństwa ukraińskiego. Jak Państwo wiecie, na Ukrainie mieszkam od wielu lat, jeżdżę jeszcze dłużej na Ukrainę i pamiętam, nie chcę nikogo obrazić, ale wiele razy widziałem taką może gdzieś brak takiej empatii, gdzieś, gdy zatrzymywała się karetka i coś się działo, to inne samochody przejeżdżały i nie zwracały na to uwagi, ale wczoraj było absolutnie całkowicie inaczej. Każdy samochód zatrzymywał się, każda osoba pytała się, czy może może w jakiś sposób dołączyć się do pomocy. Ktoś zatrzymał swój samochód i ten samochód już miał jechać do szpitala, ale w tym czasie dojechały karetki. Przyjechało pięć karetek na, na, na to miejsce. Przyjechała policja i akcja, w, pomimo ciężkich warunków, też ciężkich warunków tam błoto, deszcz, została przeprowadzona chyba jak najlepiej, jak mogła być przeprowadzona. I to było takie połączenie tej no, dosyć niezwykłej sytuacji, bo przecież żołnierze wracający z frontu, a sytuacja, sytuacja cywilna, Wilna metro pokazuje, że chce coś dodać. Ja chcę dodać ta, taką rzecz, że my, już wszyscy, tutaj, którzy żyją w, na Ukrainie, zawsze, jeżeli coś się zdarzy, co jest w ogóle niby niezwiązane z tą wojną, to zawsze my mówimy, my mówimy kto jest tym winny. Rosjanie. W tym winny, winna jest Moskwa. I w, ty, i w tym zdarzeniu tych samochodów, o którym też po, po raz pierwszy słyszę, ja jestem przekonany, że jest winna Rosja, bo to, może być, to, to byli jakieś uchodźcy, którzy wyjeżdżali skąd z, i, 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 i tak dalej, i tak dalej. Nawet, w, nawet jeżeli nie ma w domu wody ciepłej, to albo jeszcze coś takiego, albo jeżeli ja nie lecę do Warszawy, a jadę w samochodem albo pociągiem albo e, autobusem, to kto w tym winien? Moskwa. No, nawet nie wiesz, jak wiele masz racji, nie znając tego przypadku, ale ja Państwu opowiem kilka szczegółów, bo rzeczywiście w jednym z tych samochodów znajdowali się żołnierze, którzy wracali do domu na przepustkę I nie da się wykluczyć, że byli zmęczeni, byli zmęczeni długą służbą. W drugim samochodzie była rodzina, która z kolei jechała na świętowanie urodzin kogoś, kogoś bliskiego. I gdy tam oczywiście można było mieć do siebie wzajemne pretensje, ale więcej było raczej współczucia i smutku. I gdy pojawili się pewni tej rodziny podeszli do ukraińskich żołnierzy, tych z którymi ja przebywałem z Sił Specjalnych Operacji. Jedna z kobiet ze łzami przytulając się, ściskając tych żołnierzy opowiadała tragiczną sytuację o tym, jak straciła syna w bitwa w walkach pod Charkowem. Oczywiście nie ma momentu i nie ma żadnej sytuacji teraz na Ukrainie, która w jakiś sposób nie dotyka, nie dotyka wojny i całkowicie się tutaj z tobą, z tobą zgadzam. Oczywiście wypadki drogowe zdarzają się w różnych miejscach i w różnych sytuacjach, ale teraz jak Popatrzymy na Ukrainę, to każde to wydarzenie tak, w jakiś sposób z wojną się, z wojną się łączy. To jeszcze może tylko dodam, że ta, ci chłopcy, którzy mi towarzyszyli, czy ja im towarzyszyłem, wszyscy cali i zdrowi powrócili, powrócili do domu i też mają chwilę, chwilę wytchnienia, a są to osoby też, które zabezpieczały przejazd tego konwoju humanitarnego, dotarcie tego konwoju humanitarnego na wschód Ukrainy. Jak Państwo się domyślacie, opowiadałem, o tym przez te wszystkie dni z dużym opóźnieniem. Nie mogłem mówić z tych miejsc, gdzie akcja się rozgrywała, albo nawet jeżeli rzeczywiście tam w tym momencie była dystrybuowana akcja, to ja w tym pomoc, to ja w tym nie mogłem tego Państwu powiedzieć. Musiałem to mówić z opóźnieniem ze względu na bezpieczeństwo osób, które w tym konwoju brały, brały udział. To Jeżeli Państwo zerkniecie na zdjęcia, to były też potężne ciężarówki, które dotarły z Polski. Przewiezienie takiego sprzętu oczywiście zawsze wywołuje taką myśl, na ile to jest bezpieczne, i czy wróg może to zobaczyć, i czy może zechcieć wykorzystać taką sytuację. I gdy rozładowywaliśmy w, w, w pomoc w Konstantynówce, i nagle zaczął się ostrzał artyleryjski, to ja przynajmniej miałem takie obawy, że czy wróg nie spróbuje wykorzystać tej sytuacji i nie spróbuje ostrzelać polskiego konwoju humanitarnego. Całe szczęście nie, ale te pociski spadały, spadały niedaleko, to już. I, i ucho powoduje, że, że gdzieś łatwiej jest to zrozumieć, ale też te osoby, które nam towarzyszyły z Konstantynówki wprost wskazały dzielnice, ja Państwu o tym opowiadałem, akurat wtedy została ostrzelana dzielnica domków jednorodzinnych o takiej w ciekawej nazwie Szanghaj w, 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 w Konstantynówce. Ja patrzyłem na tych pracowników, którzy nam pomagają przy tym rozładunku i zastanawiałem się ile oni mają trwogi w tym momencie, gdy trwa ten ostrzał, bo przecież gdzieś w tej Konstantynówce mają swoich bliskich, mają swoje rodziny, mają, mają dzieci i czy... A oni w tym momencie robią coś innego. Jak można żyć i funkcjonować? I muszę Państwu powiedzieć, że ja za każdym razem do końca nie potrafię sobie na to odpowiedzieć i cieszę się, że moi bliscy są z dala z tego miejsca, od tego miejsca i są, są bezpieczni. Ale Konstantynówka jest cały czas tą miejscowością, która jest ostrzeliwana i w ciągu ostatniej doby też została ostrzelana. Niestety jedna osoba zginęła właśnie w wyniku takiego uderzenia na, na tę miejscowość. Spadają też w ładunki kasetowe, w, w które są przenoszone przez potężne rakiety Uragan i takich taki ładunków kasetowych może być wiele. Przy, przed naszym przyjazdem spadło ich sześć czy siedem, a w tym dniu jak byliśmy co najmniej też kilka takich ładunków spadło w różnych miejscach, bo to po prostu rakieta rozsiewa te, te ładunki i sieje po prostu śmierć i zniszczenie. Akurat wczoraj, tak jak wspominałeś, w te huragany uderzyły w Konstantynówkę i jeden u, uderzyły też w jeden z takich, z, z takich pojazdów wolontariusz jeden z zagranicznych wolontariuszy został ranny. A ten busik był bardzo podobny do busika mojego przyjaciela Piotra Kaszuwary i na szczęście Piotr jest, to, to nie jest jego busik, ale no niestety ktoś został ranny. Niestety także sytuacja w Konstantynówce z bezpieczeństwem jest ciężka. Właśnie Artur też od razu nam uzupełnia tę informację, że jeszcze siedem innych osób zostało rannych, i to stwierdzenie Dmytrza, które przed chwilą powiedziałeś. Ja też mam co chwilę łapię się na tym, że gdy sprawdzam, kto zginął, kto został ranny, to myślę sobie, to nie był nikt z tych, kogo znam, nikt z bliskich, a potem sobie myślę, że no tak, ale rzeczywiście przecież to jest śmierć kolejnych kolejnych osób. Część pomocy, która przyjechała. Oczywiście Konstantynówka w w inne miejscowości na wschodzie Ukrainy, ale też dotarły, tak jak Państwu mówiłem, do Legionu Gruzińskiego. Bardzo ciekawa formacja wojskowa, która walczy w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy. I wczoraj już wspomniałem o tym, że nie składa się tylko z Gruzinów, ale głównie z Gruzinów. Dowództwo jest gruzińskie i stąd też chyba te dobre kontakty pani wicemarszałek Gosiewskiej, która Gruzją się zajmuje. Ale część też tej pomocy trafi do dalszej dystrybucji do Teatru Młodzieży w Zaporze. Rożu. i to był taki kolejny element moich spotkań i, i rozmów. Teatr w czasie wojny, teatr, który nieprzerwanie prowadzi swoją, swoją działalność, teatr, przy którym spadają rakiety i to w, 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 ślady po, po upadkach tych rakiet są w czasie alarmów. Aktorzy pytają się, przerywają na chwilę sztukę i pytają się i mówią, mówią, że jest niebezpieczeństwo, że można udać się do schronu, że można wyjść, a mieszkańcy nagradzają ich oklaskami i proszą, żeby kontynuować sztukę i podejmują w pewnym sensie ryzyko i ta sztuka jest kontynuowana już przy tym, jak wybuchają gdzieś pociski, wybuchają rakiety. Całe szczęście, większość alarmów tego nie oznacza, ale tak jak wspominałem też wczoraj Zaporoże to jedno z tych miejsc, gdzie, które jest też ostrzeliwane czy okolice Zaporoża są ostrzeliwane po prostu z broni artyleryjskiej. Ta artyleria tam dociera, a przedtem proszę Państwa niestety no nie można się schować, nie można być ostrzeżonym, po prostu trzeba mieć świadomość, że taki pocisk może w każdej chwili spaść. Tego po prostu nie wiemy, to jest pewnego rodzaju pewnego rodzaju loteria. Też kiedy byłem w Zaporożu latem ubiegłego roku, też co chwili słyszałem też wybuchy i byłem też na Hortycy, także zazdroście ci, i, bo to miejsce po prostu jest niezwykłe. Tak, to i też niezwykłe odczucia mi towarzyszyły, gdy byłem na Hortycy, gdy byłem na, na tym kopcu, na którym stoi potężny marsz i powiewa ukraińska flaga i patrzy się na zaporę, zaporę, która została w, w, tym, w tym samym miejscu. Przecież była zapora, która była wysadzona przez Sowietów w 1941 roku, gdy w tamtym kierunku trwał, trwała ofensywa niemiecka i zalali Sowieci potężny obszar, dziesiątki tysięcy rannych. A może nawet ponad 100 tysięcy osób, które zginęły, a nawet może ponad 100 tysięcy osób zginęło w tamtym rejonie, więc wiele różnych myśli towarzyszy od tych najstarszych, od tradycji kozackich po te, po te współczesnej. I rzeczywiście, ja już o tym wspomniałem wczoraj, ale muszę się jeszcze raz powrócić do tej refleksji. Gdy jesteś na hortycy, to w jakiś niezwykły sposób jest się otoczonym przez miasto, i tam doskonale słychać dźwięki tego miasta, i doskonale właśnie słychać i dźwięki syren. I dźwięki wybuchów. Człowiek zaczyna się rozglądać, szuka tych miejsc, gdzie mogło dojść do eksplozji, szuka tych miejsc, gdzie mogły spaść rakiety, ale nad Zapororosem unosi się dużo dymów, bo przecież to jest miasto przemysłowe, miasto potężnego przemysłu, miasto Motorsi, czy tej giganta, który produkuje silniki, sprzęt wojskowy, no i firmy, która okazała się, że do niedawna była zarządzana przez po prostu po prostu zdrajcy, który teraz siedzi w więzieniu, ale, ale no jest to ważne, firma jest ważnym, to przedsiębiorstwo jest ważnym elementem życia przemysłowego Zaporoża. Miasta na pewno takiego związanego z przemysłem, z produkcją, ale zobaczycie Państwo, mam nadzieję, że usłyszycie Państwo jutro, jak też związanego z kulturą. I też przypominam, że jak w 41 Sowiecie wysadzili tam tamę w Zaporurzu, to teraz próbowali to samo zrobić Rosjanie z taką tamą w nowej kachowce. I to jest strasznie niebezpiecznie z powodu tego, że to, ta woda, która jest tam za tamą, ona po prostu po pozwala funkcjonować Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. I widzieliśmy efekt tego, co Rosjanie robią w Nowej Kachowce, tam w pewnym momencie wypuścili bardzo dużo tej wody, to spowodowało, że w Zaporożu wyszły na wierzch wyspy i te właściwie części tych porochów słynnych kozackich, z czasów kozackich, których od dawna nikt nie widział. Po prostu poziom wody spadł tak nisko, że widać, gdzie są te skały, to oczywiście powoduje i problemy o charakterze o charakterze eksploatacji tej tamy, która jest w Zaporoszu, to też przecież jest elektrownia, ale też powoduje różnego rodzaju problemy ekologiczne, którymi, którymi, Rosjanie się nie przyjmują. Arturze, mam nadzieję, że z nami jesteś, mamy najnowsze informacje też dotyczące awdiiwki. Tutaj. Jestem, jestem. Przez chwilę właśnie przerwało mi połączenie. Tak, Daria Gordiko uzupełniła informację. Wojska rosyjskie wystrzeliły rano cztery rakiety na Wdziwkę. Na dany moment nie ma informacji o ofiarach. I wierzymy w to, że informacja o ofiarach w najbliższym czasie się nie zjawi też w przestrzeni informacyjnej. To dokładnie jest to, o czym przed chwilą mówiliśmy z Dmytrem Antoniukiem. W rakiety, w amunicja artyleryjska, która. Cały czas spada na, spada na ukraińskie miasta, ale jesteśmy w Kijowie, bo raport z Kijowa wreszcie nam się udało nadawać go wspólnie z Kijowa. Przyjechałem wczoraj w nocy, nie zdążyłem jeszcze się rozejrzeć. Po moim ukochanym mieście. Wczoraj było dosyć chłodno, jak się wraca, z tych dalszych terenów Stepowej Ukrainy, tam już było 8 stopni, było słonecznie. Tak trochę mnie zaskoczyło, że nawet jest chłodno w Kijowie, ale to może tylko było tak wieczorem ale jest spokojnie w Kijowie, Dmitrze. Jest, spokojnie my mamy prąd, chociaż w, w, wobec tego strzału 9 marca jeszcze są różne, w, no w różnych dzielnicach Kijowa jeszcze czasem prądu nie ma, ale głównie mamy prąd, mamy na ulicach, w parkach światło, mamy ogrzewanie, wszystko mamy, także żyjemy dalej. I mamy informację też, że czy, czy dzisiaj ukraińskie media podają informację, że takie ataki, jak ten, który wspomniałeś, nie mogą odbywać się często, bo Rosja jednak wystrzeliła swoje rakiety i że być może o tak zmasowane ataki będą powracać, ale nie częściej niż raz w miesiącu. To oczywiście i tak jest zatrważające, ale miejmy nadzieję, że w tym czasie Ukraina zdobędzie nowy sprzęt, który pozwoli na ochronę. Dokładnie tak, wczoraj też siły zbrojne Ukrainy umieścili informację o tym, co akurat jakie typy rakiet my możemy zastrzeliwać na naszą obroną przeciwrakietową, a jakie nie. I jeszcze sporo takich rakiet Rosja ma przeciw, których, przeciw przeciwko którym my nie mamy zasobów żadnych, ale czekamy, aż póki oni trafią, mianowicie te też patrioty. Gdy spotkaliśmy się dzisiaj z Dmytrem, nie mieliśmy dużo czasu, żeby porozmawiać, ale wymieniliśmy szybko kilka uwag na temat tych ostatnich wydarzeń, które dużo, o których dużo mówi się na Ukrainie, czyli zestrzelenie, czy właściwie strącenie amerykańskiego drona Reapera do Morza Czarnego i konsekwencji, co może się wydarzyć, kto tego drona wydobędzie i co stanie się z nim dalej. ja Ty, Dmytrze, od razu opowiedziałeś historię związaną z Chinami. No właśnie, bo teraz już jest informacja oficjalna o tym, że przewodniczący Chin Xi Jinping przyjeżdża do Moskwy 20. I aż po 22 marca. Jest też jest taka wersja, że on przyjeżdża dlatego, żeby po prostu zmusić Putina wycofać całe jego wojsko z całej Ukrainy, w tym z Krymu, ponieważ ten plan pokojowy, który przedstawili Chiny kilka tygodni temu, on w tym planie jest napisane, że absolutnie my szanujemy w ca szanujemy integralność, całość państw czyli to znaczy, że Chiny są za to, żeby byli nienaruszone granice Ukrainy z 1991 roku. Artur, Jacques z kolei wie, jak, jak wygląda sprawa negocjacji pomiędzy Władymrem Załyńskim a chińskim przywódcą. Znaczy, na dany moment wiem tylko tyle, że negocjacje trwają yy, i że mają się odbyć potencjalne rozmowy właśnie Wolodemera Zoleńskiego z Xi, Xi Jinpingiem. Yy, o tym poinformował m.in. Michał Podolak. Ale wolałbym jeszcze dodać jedną informację. Tak naprawdę podejrzewać i, i sprawdzać i, i domniemywać, co uważają Chiny i co mają na celu. Yy, no to Myślę, że większość najlepszych komentatorów światowych ma dosyć ograniczone możliwości. Właśnie sprawdzania, co myślą i czego chcą Chiny. Niemniej jednak, oczywiście, ta wojna, w tym wydaniu, która ona jest teraz toczona, dla Chin jest wyjątkowo niekorzystna z powodów wszelakich. Przede wszystkim też z powodu zaburzenia dostaw chińskich towarów, między innymi do Europy, nawet przez tą samą Białoruś, która była przez nich rozpatrywana jako taki, taki wrota do Europy, że to tak też mówimy. To jak już wspomniałeś Białoruś, to ja tylko dodam, że wczoraj w czasie naszych rozmów z ukraińskimi żołnierzami no oczywiście był też dyskutowany temat siatki szpiegowskiej rosyjskiej na terenie Polski. Ukraińscy żołnierze mówili, przypomnij sobie Paweł, jak to wyglądało na Ukrainie. Przypomnij sobie, jak przez ostatnie lata mówiono o aktach dywersji, o różnych dziwnych zjawiskach też na torach kolejowych na całej, na całej Ukrainie. I pomyśl sobie, jakie były konsekwencje u nas i co to może oznaczać dla... Waszego kraju bez straszenia, ale ze zrozumieniem, że Rosja nie robi takich rzeczy dla zabawy. To nie są tylko jakieś igraszki. To są po prostu rzeczy, które mogą oznaczać realne niebezpieczeństwo. O tej sprawie na pewno więcej jutro w programie wschodnim opowie Olasie Maszko. Do tematów białoruskich powrócimy, do tematów szpiegowskich, rosyjskich. Powrócimy przy wykorzystaniu Białorusinów, być może nie tylko zresztą Białorusinów. Będziemy jutro o tym opowiadać. Proszę Państwa, ja jeszcze chciałbym na koniec powrócić do, do kwestii pomocowej, bo przecież, bo przecież chcę Państwu podziękować. W tym konwoju była pomoc od Państwa i tutaj cały szerok szereg osób, które wspomogły i zakup munduru dla jednej z ukraińskich wojskowych. Słuchacz WNET nas pozdrawia, a Słuchacz WNET to jedna z tych osób, które do tego munduru, do butów dla ukraińskiej wojskowej się dołożyły. Bardzo serdecznie dziękujemy i też pozdrawiamy pomoc, którą przekazaliśmy na, na wschodzie. To też pomoc, którą Państwo przynieśliście bezpośrednio do naszego, do naszego radia. Bardzo serdecznie za to dziękuję w imieniu tych, którzy ją dostali. Ja też podziękuję jednemu z słuchaczy w NET, który nazywa się Janusz Galecki, który przekazał, przekazał dużą część środków na to, żeby pomóc też wesprzeć Ukrainę i za to też otrzymał zdjęcie z podpisem na, na pocisku moździerzowym z pobażaniami, z życzeniami dla orków. Ale to ten pocisk dotarł do Polski, czy ten pocisk Nie, został to, wystrzelony? Ten pocisk został wystrzelony, oczywiście. To taka nowa forma przekazywania pozdrowień i życzeń tutaj dosyć popularna na Ukrainie, chociaż może gdzieś budzić jakieś pewne obawy i w naszych, w naszych głowach. Ale tak wygląda straszna rzeczywistość wojenna, wojenna Ukrainy. Raport z Kijowa. Dzisiaj udało nam się nadać z Kijowa. Co będziesz dzisiaj robić, Dmytrze? Pracować nad książką o zamkach i polacach. A czekamy na najnowszą książkę Dmytra. Ja za chwilę wracam jeszcze do żołnierzy Sił Specjalnych Operacji Artur Żak z, z Lwowa. Arturze, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję pięknie i czekam w Lwowie, Pawle. Marcin Suchmiel zrealizował naszą audycję. Żegna się, Paweł Bobołowicz i zapraszamy na wiadomości. Raport.